Siema, siema, cześć, witajcie, tutaj Xero i tematem na dzisiejszy odcinek jest to, jak Minecraft się zmienił oraz tak naprawdę kiedy on się zmienił. Oczywiście pod względem serwerów hardcore, jak i także easy hardcore. Przy okazji nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a w komentarzu napiszcie hashtag HC, a ja wam przypnę serduszko. Jak sami wiecie, SKKF jak na razie ma przerwę, naprawiają tam jakieś błędy i w ogóle, więc stwierdziłem, że sobie pooglądał jakieś swoje stare filmiki na kanale i znalazłem filmik 6 edycja SKKF-a versus 9 edycja SKKF-a i teraz wam zaprezentuję to, jak to wszystko się zmieniło pomiędzy tak naprawdę 3 edycjami, jak ten cały styl gry się zmienił, więc miłego oglądania. No i tak naprawdę słuchajcie, między 6 a 9 edycją był ogromny tak jakby przełom tego Minecrafta, ponieważ na 5, 6, na poprzednich edycjach klepaliśmy się normalnie na 5 dwójki, czasami tam na jakieś fosy tak naprawdę, ale ta fosa też była naprawdę sporadyczna, a jak sam widzicie na filmiku, jest to 9 edycja, zaczęły się różne trapy, pułapki, pistołny, zapadający się piasek oraz wiele, wiele innych rzeczy. No i w ten Minecraft tej 9 edycji już wyglądał no lekko podobnie do tego, jak wygląda teraz. Tylko wiadomo, że teraz na to się nikt się nie nabiera, a kiedyś no to ludzie się bardzo na to nabierali, jak sami widzicie na materiale Freeza, który tak grał w Minecrafta, wow, jak ktoś nie wiedział. No i oczywiście dużo osób się nabierało na takie trapy, było bardzo mało spostrzegawczych osób i po prostu wpadały jak śliwki do tych beczek na jedną kratkę pod ścianą i tak naprawdę tego nie ogarniali. Też na 9 edycji, jak sami możecie zobaczyć, już zbieranie itemów tak naprawdę było bardzo łatwe dzięki temu, że ludzie wymyślili te wszystkie trapy i inne rzeczy. I tak naprawdę no, gościu miał wokół 10 koksów, gdy jednego koksa się kopało bodajże z godzinkę, no 40 minut albo godzinkę. A klepa na 6 edycji wyglądała naprawdę jeszcze zabawniej, ponieważ jak sami możecie zauważyć, ludzie nie wiem, nie wylewali sobie wiaderka z wodą pod nogi, w ogóle nie umieli skakać, no patrzcie tutaj ledwo, co w ogóle ziomek skoczył, wpada w dziurę, teraz by się wykoblało w sekundę, a tak naprawdę no siedzi w dziurze i je sobie, nie wiem, tam steaka czy refila, nie ucieka, nie nic. No, kiedyś Minecraft naprawdę wyglądał o wiele inaczej, ale tak teraz sam już nie zauważyć, jakiś tam żółwik z kobla, wybiegamy sobie, wszystko laguje i klepemy się tak naprawdę na screenach, takieś tam dwa koksiki, które wiecie, kopaliśmy 2 godziny, jeszcze tutaj lighty, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i co, no klepa wygląda tak, że klepiemy się na równym koboidzie bez żadnych beczek, jakaś tam mała dziurka od creepera i tak naprawdę tak wyglądała klepa. To jest to taki bardziej filmik, wiecie, for fun, dlatego że też nie ma skafa, żebyście sobie zobaczyli, jak oczywiście tego nie pamiętacie. No patrzcie się na fosę, tak wyglądała nasza fosa na 6 edycji skafa, gdy mieliśmy kuboid koło gildii Tfak, pewnie ludzie tam ze starszej edycji kojarzą. No i sobie wybiegamy, wiecie, w 7 osób, to już dla nas było tak kurde sporo, że 7 osób gra w ogóle u nas w gildii, no bo akurat wtedy wiecie, mieliśmy tylko znajome osoby w gildii. No i widzicie, klepa, nikt nie biegnie pod fosę, w ogóle nic się nie dzieje pod fosą, klepiemy się koło kuboida na prostym terenie. Tutaj mnie dojeżdżają, ja w ogóle nie ogarniam, chcę jeść steaka, zaraz jem koksa w ogóle. Oni w ogóle coś tam, nie wiem, boją się, też uciekają. No naprawdę śmieszna sytuacja, jak pomiędzy tymi 3 edycjami zmieniła się ta gra. Oczywiście nie dość, że przez jakieś trapy, pułapki i inne rzeczy, zapadający się piasek. No naprawdę dużo tych rzeczy było, a tak naprawdę chyba pierwszą osobą, która to wymyśliła, był to Wilczek TM. Oczywiście potem dużo osób to podłapała. Było to też jeszcze punchowanie między tymi edycjami. Punchowanie wymyślił Mateusz Czyż, raz, dwa, trzy z Gildy Time. Tak, pierwszy filmik na YouTube na moim moim kanale był z punchowania się. Potem chyba jeszcze ktoś to podłapał i też to nagrał. No ale tak naprawdę wszystko przez te 3 edycje tak się kolosalnie zmieniło, że z niektórych rzeczy korzysta się tak naprawdę do dziś. No i co, dobra, nie przedłużając, trochę sobie głupot pogadałem, trochę nie, może ktoś się czegoś dowiedział. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Oczywiście jeśli nie graliście tam, wiecie, na 5, 6 edycji, no to czegoś tam się dowiedzieliście, jak to kiedyś wyglądało. Więc co, dzięki za oglądanie.
Jeśli chcecie podobne odcinki czy coś w tym stylu, dajcie znać, postaram wam się dla was takie coś nagrać, bo filmików na kanale mam chyba z 1000 na ogólnie, na niepublicznych i w ogóle, więc jest dużo materiałów, jest z czego nagrywać. Więc co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!